Gościem festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci jest Rafał Wieczyński, scenarzysta, reżyser i producent. Dzień dobry, panie Rafale. Witam serdecznie. Panie Rafale, jak należy patrzeć na kino historyczne? Jaką należy mieć wyobraźnię, aby robić dobre kino historyczne? Czego to wymaga? No, w tej chwili wymaga to na pewno rozmachu i odwagi, ale też takich warunków pewnej przejrzystości, no i mechanizmów, które by wspomagały tą produkcję, aby można było ją prowadzić w skali takiej, jaką mogą to prowadzić inni. To znaczy potrzebne są w tej chwili przede wszystkim zachęty finansowe, to co jest w 29 krajach Europy, czyli taki mechanizm wspierający, zachęcający do inwestowania w film, a realizowane w Polsce i na terenie Polski i o Polsce i z polskimi twórcami. Na czym te zachęty polegają? To polega na prostym mechanizmie refundacji wydatków poniesionych na polskich twórców, na polskim terenie, dla polskiego tematu. To pomogłoby uniknąć takich sytuacji, że na przykład film o Żabińskich jest kręcony w Czechach, że film, który ma być kręcony, serial Wiedźmin, tak, z polskimi twórcami, no istnieje zagrożenie, że znowu też będzie kręcony poza Polską, co oznacza, że jakby promowani będą, no, będą inne lokacje na świecie, inne miejsca, inni twórcy. Tak? I to jest niejako apel do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście apel, żeby, ponieważ nam czas ucieka, Ministerstwo Kultury pracuje nad tym intensywnie. Mamy nadzieję, że to szybko wejdzie. To jest jakby takie, no, staram się wspomóc tym apelem ten proces. No ale to też wymaga pewnej transparentności w systemie finansowania produkcji u nas. Chodzi o to, żeby te filmy, które podejmują tę tematykę, w jakiś sposób miały równe szanse, bo również takim tak zwanym kinem czysto artystycznym. Tak? No, chodzi o to, żeby jednak, jeżeli mamy promować, to musimy podnosić też te budżety i pokazać no, dobrej jakości i z rozmachem tę historię, bo taką mamy historię. Jeżeli możemy się mierzyć z tą historią w filmach dokumentalnych, no to jeżeli mówiąc o fabule, to rzeczywiście to już są gigantyczne pieniądze i tutaj bez tego wsparcia finansowego, tutaj w zasadzie tylko o finansach trzeba myśleć, bo pomysłów nam raczej nie brakuje. Znaczy trzeba myśleć o finansach, ale też trzeba myśleć jakby realnie o tym, że to jest, znaczy, że ta wartość artystyczna i profesjonalna jest jednak głównym walorem filmu, a nie tylko tematyka. Tematyka to jest jeden z kilku kluczowych elementów. U nas troszkę pokutuje takie przeświadczenie, że podejmując ważny temat załatwiamy jakąś sprawę. Nie, sprawę załatwimy wtedy, jeżeli ten temat w sposób ciekawy przebije się do świadomości widzów i w Polsce, i za granicą. No, filmowcy tutaj mówią, że temat to jeszcze nie film. Dokładnie. Dlatego tak ważna jest mowa o sposobie finansowania, o przejrzystości, też o świadomości wysiłku, jaki trzeba włożyć, tak, w taki scenariusz. Te scenariusze filmów fabularnych, historycznych pisze się trudniej, potrzebne jest większego zespołu, to są większe koszty, nie mówiąc o przygotowaniu produkcji. Tak? Więc to, no, to są kluczowe rzeczy, ten mechanizm promocji, finansowania, tak jak to robią Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, to musi być element pewnej strategii wspierania tych twórców, którzy w swojej wolności w jakiś sposób chcą te tematy podejmować. Ten festiwal to dobre forum do takiej dyskusji? Mi się wydaje, że świetne, że bardzo się cieszę, że tutaj ta dyrektor festiwalu jakby podjął tą tematykę. Mam nadzieję, że stąd jakby zrodzą się też jakby większe zrozumienie i nie tylko pomysły, bo pomysły są, ale jakby większa determinacja w działaniu w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Rafał Wieczyński, scenarzysta, reżyser i producent, jeden z gości festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni.